Pan Jezus Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem prawda. Kiedy czytamy Nowy Testament, to bez wątpienia podaje nam on taką informację. Ponieważ Chrystus to jest prawda, to nic poza Chrystusem prawdą nie jest. Zaraz się odezwą głosy, że ludzie pisali Biblię na kolanie, że to zwodzenie, oszukiwanie. Proszę bardzo, możecie sobie tak mówić, pisać. Ale i przyznam, że ten apel kieruję z pewną nieśmiałością, bo jest on skierowany do ludzi myślących. Pytanie, czy ty jesteś myślący? Ale to pytanie do ciebie, nie do mnie. Ja jestem myślący. Używam swojego mózgu, staram się być logiczny, staram się być samodzielny w myśleniu i wyciągać samodzielne wnioski. Wracając do tematu, do meritum. Nowy Testament powiada tak. Chrystus jest prawdą. On wszystko stworzył. On o wszystkim decyduje. On wszystko rozpoczął i on wszystko zakończy. A więc wie o wszystkich, także o tobie, wszystko. Bez wyjątku. Więc jeżeli masz problem, to możesz go rozwiązać tylko z nim. Jeżeli twierdzisz, że Słowo Boże, Biblia została napisana na kolanie, to musisz to udowodnić. Musisz. Mnie nie musisz, bo ja temat przestudiowałem. Dość dobrze. Ale ty widocznie nawet nie liznąłeś tego tematu. A skoro nie chcesz go liznąć, to znaczy, że się boisz prawdy. Prawdy. Bo okazałoby się, że Biblia jest najlepiej udokumentowaną księgą w historii ludzkości. To po pierwsze. Po drugie, przecież jest wiele prawd. Okej, możesz tak wierzyć. Ale pomyśl trochę. Jeżeli wszystko jest prawdą, to ja zabijając ciebie, mogę powiedzieć, ale moja prawda jest taka, że powinien cię zabić. A dlaczego nie? Skoro jest wiele prawd, każdy ma swoją, to ja mam taką. O co wiesz, masz pretensje do Hitlera, do Stalina, do Lenina? O co macie pretensje do tych ludzi? Oni mieli swoją prawdę i swoją prawdę realizowali w życiu. I wy śmiecie ich oceniać? Jednocześnie nie wierząc jedynej prawdzie, którą jest Jezus Chrystus? No to jest śmieszne. To jest śmieszne. Ludzie, jesteście śmieszni, jeżeli tak postępujecie. Po trzecie, jeżeli podnoszę protest, to muszę go udokumentować. Nawet w świeckich sądach jest taka konieczność. No to udokumentuj ten protest. Nie jest wiele praw. No to proszę o argumenty. Nie masz żadnych. Ani jednego argumentu. Logicznego oczywiście, bo na upartego to możesz stwierdzić, że ty tak uważasz i koniec, kropka. No ale to nie jest argument. To jest argument cepa. Ale nie argument logiczny. Jeśli więc nie ma argumentów przeciwko temu, że Jezus jest prawdą, no to jest inne pytanie, bardzo istotne. Dlaczego ludzie nienawidzą Jezusa? Ale my nie nienawidzimy Jezusa. Tak powie wielu, tak? No to dlaczego mu nie wierzycie? No i tu już nie ma jak wybrnąć z tego. No nie wierzymy, bo tak. Nie wierzycie, bo nienawidzicie tego, czego nauczał. Czyli Jego nienawidzicie. A skoro Go nienawidzicie, to o co macie pretensje, że pójdziecie na wieczne potępienie? Przecież On was ostrzega. On wam mówi prawdę. Pójdziecie na śmierć. Jeśli mi nie uwierzycie, pójdziecie na śmierć. O co wam chodzi? W czym macie problem? Są ludzie, którzy chcą iść na śmierć. To prawda. Nie jest ich zbyt wielu, ale tacy są. Wyłączywszy tych ludzi, pozostaje cała rzesza tych, którzy udają, że ich to nie dotyczy. Moi drodzy, możemy w taki sposób rozmawiać jeszcze wiele godzin. Ponieważ ludzie nie przyjmują argumentów, zwyczajnie. A ja nie mam zamiaru sypać pereł przed. Sprawdźcie w Biblii, jakie słowo tutaj pada. Bo jeśli
Ktoś komuś sypie perły pod nogi. I to jest człowiek godny tego. To wiecie, co on robi? Uniża się, żeby te perły zebrać, bo je ceni. Ale jeżeli ktoś tego nie ceni i wlezie na to i podepcze, to szkoda rzucać przed niego perły. Nie warto. A Słowo Boże to są prawdziwe perły. Niepowtarzalne. Doskonałe. Więc przestańcie bajdurzyć wreszcie, przestańcie mi tam pisać, że jestem Jehową. Ja, Jehowa? Ludzie, co wam się w głowach popierniczyło? Trzeba naprawdę mieć źle poukładane. Przestańcie się powoływać na własny katolicyzm. Przecież wychodzicie do kościoła, kiedy chcecie, i to jest cała wasza wiara. Pseudo. A żyjecie tak jak wszyscy ci, którzy nigdy do kościoła nie chodzą. Więc przestańcie bajdurzyć chociaż. Wylogujcie się z mojego konta. Możecie na koniec mi napisać, że jestem durny i nie chcecie mnie oglądać i słuchać. I bardzo dobrze, bo ja nie mówię do wszystkich. Ja mówię tylko do wybranych. Tylko do tych, których Jezus sobie wybrał, aby ich zbawić. Reszta mnie nie interesuje. Żyjcie sobie jak chcecie. Róbcie co chcecie. Zabijajcie się. Umierajcie na różne choroby. Żyjcie w biedzie. A co mnie to obchodzi? Nie podoba się moje konto? Won. Nie chcę was. Do niczego mi nie jesteście potrzebni. Zacznijcie myśleć. Tylko tego oczekuję od tego człowieka, który jest na moim koncie. Zacznij myśleć. Bo jak zaczniesz myśleć, to się przestraszysz swojej głupoty.